Dzisiaj w Jaworze odbywa się spotkanie w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura. Jako władze miasta bardzo się cieszymy, że możemy gościć ludzi zaangażowanych w kulturę, w sztukę w naszym mieście. Tym bardziej, że nasze miasto z ponad 800-letnią tradycją, wspaniałym zabytkiem klasy zerowej wpisanym na listę UNESCO, jakim jest Kościół Pokoju w Jaworze, jest bardzo przyjazny dla tego typu inicjatyw. Rozwijamy się gospodarczo, ale nie zapominamy o rozwoju kulturalnym. Przyjechałyśmy w trzyosobowym składzie przede wszystkim szukać pomysłu na działanie w sferze kultury, pomysłu na to, jak nawiązać współpracę ze szkołami, bo często to kuleje. Patrząc na dzisiejsze realia, młodzież woli siedzieć przed komputerem, laptopem, niż jeżeli czynnie uczestniczyć w tej kulturze. Zamiast brać udział w zajęciach, wolą się uczyć z YouTube'a, jak malować, jak grać, jak wymawiać, jak śpiewać. Więc takie spotkanie na pewno będzie, jest nam potrzebne. To, co zobaczyliśmy, te projekty udane, mniejsze, większe, te mniejsze szczególnie były dla nas zaskoczeniem, są też taką formą inspiracji. Tutaj jak przyjedziemy, na pewno z całym zespołem Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zrobimy taką burzę mózgów, pomyślimy o partnerach, już w tej chwili zaczęliśmy myśleć o współpracy ze szkołami, no i przede wszystkim sam pomysł. Jest chęć taka, żeby coś się działo, żeby próbować czegoś nowego. No i ja przynajmniej tak twierdzę, że najpierw trzeba pokazać dzieciom i młodzieży coś nowego, pokazać, że można, i te dzieciaki później będą same procentowały. Jak wrócimy, naprawdę będziemy musiały usiąść w tym swoim gronie i coś jednak i podyskutować, podebatować. Dzisiejszym spotkaniem w Jaworze rozpoczynamy ostatni rok realizacji projektu Bardzo Młodej Kultury na Dolnym Śląsku. Dwa poprzednie lata przyniosły nam bardzo ciekawe efekty i liczymy na to, że w tym roku powstanie 7 kolejnych projektów i 7 kolejnych zespołów, które wpiszą się w całą ideę Bardzo Młodej Kultury. W tym roku liczymy na to, że projekty, które pojawią się w projekcie Bardzo Młoda Kultura, będą łączyły regiony czy też powiaty Dolnego Śląska, że znajdą się te projekty ponadregionalne i ta nasza sieć powiązań między poszczególnymi ośrodkami kultury, czy szkołami, czy instytucjami kultury będzie jak gdyby dopełnieniem tych dwóch poprzednich lat funkcjonowania Bardzo Młodej Kultury. Projekt to jest dosyć jednorazowa sytuacja, prawda? Ale żeby ten projekt, ta premiera spektaklu, czy te warsztaty ceramiczne powstały, to faktycznie trzeba dużo relacji, trzeba spotkań, trzeba nowych znajomości. I gwarantuję, bo jestem tutaj takim dowodem na to, że te relacje potrafią przetrwać i trzeba je pielęgnować, bowiem naprawdę bardzo mało w dzisiejszym życiu mamy czas na spotkanie, na rozmowę face to face, na współpracę taką właśnie w społecznym aspekcie dla dobra kultury. My możemy to doświadczyć na żywo i faktycznie w ramach tych wszystkich działań, które są wykonywane w projektach, tworzą się te siatki, o których tutaj była mowa. Nam się udało, dalej pracujemy, Teatr w Walizce ma swoją ciągłość z tymi samymi ludźmi, także ja zachęcam, naprawdę.